Osiem miesięcy. Osiem miesięcy zajęło Nintendo pozwanie Palworld. Część z was może kojarzyć taką małą gierkę jak Palworld, która wyszła 8 miesięcy temu 19 stycznia tego roku, która zdobyła no, bardzo sporą popularność, zagarniając sobie ponad 2 miliony graczy, którzy grali w tym samym momencie na Steamie. No i najczęściej jak określa się tę grę, to po prostu Pokémony z bronią palną. No bo jak ktoś nigdy nie grał wcześniej w Pokémony za bardzo, nie interesowała go ta gra, ale kojarzy po prostu, widział na pewno kiedyś. I spojrzy na to, to no, widzi tu Pokémony, jakby. Ja osobiście też nie grałem za bardzo w Pokémony, ale wiem czym są, wiem, że są różne, wiem, że ich jest bardzo dużo i jak patrzę na to, no dla mnie nie ma tak za bardzo różnicy, nie rozpoznam, że o, to jest jakiś tam potwór, czy to wygląda podobnie do jakiegoś tam innego Pokémona, tylko nie jest do końca to to samo. Różnica między Palworld a po Pokémonem jest taka właśnie, że mamy Givery, po prostu nawalamy. Rakietami do innych pali, jak tutaj to się nazywa, koleżków. Zdobywamy je, tak rzucamy czymś w pokroju pokebola, tylko innym, kiedy mają wystarczająco mało hapeków, żeby je zdobyć dla siebie, żeby je pojmać i potem z nich korzystać zarówno w walce z innymi potworkami, które są w grze, jak i do pomocy w zdobywaniu surowców. Oraz budowaniu baz. Kolejna ważna różnica to to, że walki dzieją się w czasie rzeczywistym, nie jest to graturowo jak, jak każde Pokémony, oraz że walczymy my i wykorzystujemy te swoje złapane potworki, żeby nam pomagały w walce jako taka specjalna umiejętność. Nie walczą one za nas, ale następnym aspektem, który jest kompletnie już inny od Pokemonów, to, że budujemy bazy. Jest to gra typowo survivalowa, typu ARK. Myślę, że ARK jest dobrym porównaniem, bo tam też staramy się pojmać różne zwierzęta czy dinozaury, żeby nam pomagały. I tutaj robimy to samo. Jak widzimy na tym trailerze właśnie jeden Pokémon nam podlewa roślinki, inny Pokémon nam podpala ognisko, trzeci Pokémon się marynuje, a inne robią nam za niewolników na linii produkcyjnej. Tak. Gra jest głównie single player, ale możemy też grać z innymi graczami w trybie koopowym, żeby pokonywać potwory. No i gra się ogólnie bardzo dobrze przyjęła. Większość ludzi uważa ją za lepszą od Pokémonów, bo nie jest turowa, nie robi się ciągle te tego samego. Plus, ostatnie gry Pokémonowe, jakie wychodziły, były coraz to gorsze. Jakby Nintendo z grami Pokémon cofało się mocno w rozwoju. Ich najnowsza gra miała tyle bugów, ile poprzednie nie miały wszystkie razem wzięte. I to samo można zobaczyć po opiniach. Są wszystkie bardzo pozytywne. 275 tysięcy pozytywnych recenzji. Ta gra się naprawdę bardzo dobrze przyjęła. No zresztą widać to po ilości graczy, tak? Ta gra wybuchła. No i tak, teraz ma o wiele niższe liczby, ale głównie jest to gra single player. Ten co-op multiplayer jest głównie dodatkiem, nie jest jakimś Nieodzownym elementem tej gry, więc ta linia wygląda jak dla każdej innej praktycznie gry single player. Większość graczy, jak już raz zagrała, to nie ma po co wracać. Część, wiadomo, dalej się utrzymuje i to całkiem sporo. Aktualnie w grze jest 25 tysięcy graczy, więc trzyma się całkiem nieźle. Mam wrażenie, że lepiej niż niektóre gry live service, które niedawno wyszły. No ale największym tym takim słoniem, którego nie da się pominąć w tym pokoju jest to, że te potworki, ich te pale, wyglądały w części przypadków nawet jeden do jednego jak Pokemony. Są oczywiście przypadki, że jest to trochę naciągane, nie? Jak na przykład Snorlax. No tutaj zrobili z tego krowę, ma rogi, nie takie ten, ale twarz może wyglądać jak Snorlax, a tylko są zęby w inną stronę narysowane. Tu już trochę inaczej, bo na przykład usta i oczy wyglądają bardzo podobnie. W tym przypadku korona jest dość takim specyficznym elementem, który mógł być skopiowany, ale jeśli już na przykład chodzi o Zepstrika z Pokémonów, albo tutaj Univolta z Poworlda, no to są bardzo podobne do siebie. Podobnie z tym. No ten też trochę. No tutaj, no ptak Dodo, no tutaj kurde, Pokémony raczej nie mają patentu na ptaka Dodo. Anubis? No może. Grisbold z Palworldów i Electra z, z Pokémonów jest chyba przykładem, który mi naj, najbardziej się kojarzy z tym, że to jest praktycznie jeden do jednego, podobnie Vespiquin i Mega Agron, któremu po prostu mam wrażenie zmienili kolor, no i dodali skrzydła, Co prawda, chyba że tutaj na tym obrazku po prostu nie ma skrzydeł. nie wiem, nie grałem w Pokémony, ja tu czytam, kurde, jak się one nazywają w prawym górnym rogu, nie, sorry, jak Pokręcę to nie moja wina. Ale sami możecie zauważyć, że no, część tych Pokemonów jest bardzo podobna. No dobra, kurde, owca, come on, jakby to nie jest patent. Ale to. <grym> um, nawet kolory są te same. Tu również. Też kolory te same, wygląd podobny. Jest tu bardzo dużo podobieństw. Wręcz takich nieodzownych. Mam wrażenie, że nikt nie może się kłócić, że tutaj nie wzięto jakiejś potężnej inspiracji z Pokémonów, jeśli chodzi o tworzenie designu potworów z Palworlda. Tylko, że Nintendo nie pozywa World o, o design potworów. Nintendo pozywa Palworld o patent infringement, o naruszenie praw patentowych. I jak możemy przeczytać, wczoraj, 19 września. Nintendo wystosowało takie e, malutkie oświadczenie, gdzie piszą Nintendo Company Limited, siedziba główna Kyoto, wspólnie z Pokémon Company złożyło pozew o naruszenie patentu w sądzie rejonowym w Tokio przeciwko Pocket Pair, czyli firmie, która wyprodukowała Power World. Pocket Pair Incorporated, 18 września 2024 roku, czyli dwa dni temu wypuścili e, pozew, a wczoraj się tym pochwalili. Na moment nagrywania tego wideo, oczywiście. Ten pozew ma na celu wydanie nakazu sądowego przeciwko naruszeniu i odszkodowania za szkody z uwagi na to, że Palworld, gra opracowana i wydana przez pozwanego, narusza wiele praw patentowych. Nintendo będzie nadal podejmować niezbędne działania przeciwko wszelkim naruszeniom swoich praw własności intelektualnej, w tym samej marki Nintendo, w celu ochrony własności intelektualnej, na którą ciężko pracowało przez lata. I to jest właśnie ciekawe, że Nintendo nie pozywa Palworld o design. Bo mam wrażenie, że nie mają nawet jak tego zrobić. Bo jak sobie na przykład wyszukamy Pokémon versus Dragon Quest, no to Dragon Quest wyszedł 10 lat wcześniej, a Pokemon po prostu. No, można by się kłócić, że po prostu zerżnął e, dużo designów początkowych Pokemonów z Dragon Quest'a. No, ale tak samo Pokémony nigdy nie pozwały Digimonów. No, a mają podobieństwa. Łapanie i trenowanie fantastycznych stworzeń, walki między nimi, jakby tu też zamysł sam. Jest bardzo podobny, mimo że graficznie może się różnią te Digimony od Pokemonów, nie? Ale sam zamysł jest... Praktycznie identyczne. Więc o jaki patent im chodzi? Jak nie chodzi im o graficzne zerżnięcie po prostu pracy domowej, to jaki patent mają na myśli? No, aktualnie nawet samo PocketPair nie ma pojęcia, jak możemy się dowiedzieć z Twittera Palworld. W sprawie pozwu. Wczoraj złożono pozew przeciwko naszej firmie o naruszenie patentu. Otrzymaliśmy powiadomienie o tym pozwie i rozpoczniemy odpowiednie postępowanie prawne i dochodzenie w sprawie roszczeń o naruszenie patentu. W tej chwili nie znamy konkretnych patentów, o których naruszenie jesteśmy oskarżeni i nie zostaliśmy powiadomieni o takich szczegółach. To, to, to dla mnie jest najbardziej zabawne w tej całej sprawie, że nawet Power nie ma pojęcia o co zostali pozwani, tylko że zostali pozwani. Ale na pewno to się wyklaruje na dniach, ale dalej piszą tak. Pocket Pair to mała niezależna firma, zajmująca się grami z siedzibą w Tokio. Naszym celem jako firmy zawsze było tworzenie zabawnych gier. Będziemy nadal dążyć do tego celu, ponieważ wiemy, że nasze gry przynoszą radość milionom graczy na całym świecie. No i jest na to potwierdzenie na Steamie chociażby. Palworld World odniósł w tym roku zaskakujący sukces zarówno dla graczy, jak i dla nas. Byliśmy pod wrażeniem niesamowitego odzewu na grę i ciężko pracowaliśmy, aby uczynić ją jeszcze lepszą dla naszych fanów. Będziemy nadal ulepszać Power World i dążyć do stworzenia gry, z której nasi fani będą dumni. To naprawdę przykre, że z powodu tego pozwu będziemy zmuszeni poświęcić znaczną ilość czasu na sprawy niezwiązane z rozwojem gry. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy dla naszych fanów, i zadbamy o to, aby niezależni twórcy gier nie byli powstrzymywani ani zniechęcani od rozwijania swoich kreatywnych pomysłów. Przepraszamy naszych fanów i zwolenników za wszelkie zmartwienia lub dyskomfort, jakie ta wiadomość wywołała. Jak zawsze, dziękujemy za ciągłe wsparcie PAL World i Pocket Pair. No i tak jak piszą, teraz będą musieli poświęcić bardzo sporo czasu i pieniędzy, żeby zająć się tym pozwem tylko dlatego, że Nintendo dupa boli. Zamiast dalej kontynuować rozwijanie gry albo stworzenie czegoś nowego, z czego też miliony graczy będą zadowoleni. Bo typowy gracz, mam wrażenie, ma absolutnie gdzieś, co sądzi Nintendo, co zostało naruszone, co nie, chcą tylko dobrej gry. Więc skoro Nintendo nie wypuszcza ostatnio zbyt dobrych gier, jeśli chodzi o Pokémony, a Palworld podbiło po prostu serca graczy, no to staną po stronie Palworld i tak się dzieje w komentarzach. Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni wobec Palworld i wyzywają Nintendo. Szczególnie, że Nintendo bardzo lubi pozywać każdego. Jakby, jeśli Nintendo wprowadzi do najnowszych Pokémonów system sprzątania, kupy po Pokemonie, to od razu to opatentują i teraz każdy, kto sprząta po swoim psie, będzie miał problem. Bo tak działa Nintendo po prostu ze swoimi pozwami. Oni je rozdają na prawo i lewo. Głównie, żeby zastraszyć konkurencję, żeby nie robiła podobnych rzeczy, co oni, no ale w większości to działa, no bo jak się jest małym studiem i nie ma się milionów na koszty prawnicze i sądowe i tak dalej, no to się ugniesz, no bo nawet jeśli masz pewność, że wygrasz ten pozew, bo pozew Nintendo będzie z dupy. No to nie masz i tak za bardzo jak tego dowieść, że ten pozew jest z dupy, no bo musisz zapłacić za wszystkie koszta sądowe, więc albo wygrasz i będziesz bankrutem, albo się zgodzisz i zamkniesz działalność, przynajmniej w obrębie danej gry, na przykład, nie? No i teraz o jaki patent może im chodzić? Większość ludzi domyśla się, że prawdopodobnie chodzi o system rzucania czymś, co jest okrągłe w potworka i złapanie go. I dodanie go do swojej kolekcji. Tak jak to widzimy tutaj, rzucamy, rzucamy czymś okrągłym, co absolutnie nie wygląda jak pokeball, ale ma swoją rzadkość, potwory mają swoją rzadkość i zdobywamy te, te potworki do naszej kolekcji. Na poligonie możemy przeczytać. Dyskusja wokół Powerworld w dużej mierze dotyczyła jego podobnych do Pokémonów palców, które rzeczywiście wykazują podobieństwo do Pokémonów. Jednak ogłoszenie Nintendo i firmy Pokémon w czwartek nie zawierało żadnej wzmianki o naruszeniu praw autorskich. Zamiast tego powoływało się na naruszenie patentów, co sugeruje, że pozew może dotyczyć podobieństw w mechanice gry, a nie stworzeń. No tak, no to, jest, to jest logiczne. tak? Pa opatentowali mechaniki gry. Jak na przykład rzucanie pokebolem, żeby zdobyć Pokemona. Tak samo jak przykładowo Shadow of War czy Shadow of Mordor. Ma patent na mechanikę systemu Nemesis. Sam patent jest nazwany jako postacie Nemesis, Forty Nemesis, Wendety Społeczne i Zwolennicy w grach komputerowych. I ma on obejmować wszystkie aspekty systemu Nemesis stworzonego przez Monolith Productions. Także takiego identycznego systemu, jak jest w Shadow of Mordor czy Shadow of War, nie może użyć żadna inna gra, co jest bardzo nieprokonsumenckie, tak? Bo patentowanie pomysłów w grach powoduje stagnację, że nikt nie może stworzyć podobnego systemu tylko lepiej, bo nie może w ogóle dotknąć takiego systemu. Teraz żadna gra nie może wprowadzić do 2036 bodajże takiego systemu, bo dopiero wtedy patent wygasza. Ale wracając do Pokémonów, Nintendo i firma Pokémon mają patent w Japonii i oczekujący wniosek w Stanach Zjednoczonych, który obejmuje kluczową i dość oczywistą mechanikę gier Pokémon łapanie i wypuszczanie Pokémonów co czyni go prawdopodobnym przedmiotem tego pozwu. Patent wykorzystuje skomplikowany, ale precyzyjny język, aby dokładnie przedstawić co jest objęte, w tym wiele rysunków i wykresów opisujących procesy, które prowadzą do akcji na ekranie. Oto oficjalne podsumowanie. No i jest ono em, ciężkie. Ja mam problem przeczytać go po angielsku, a co dopiero będzie z tłumaczeniem na polski. W pierwszym trybie kierunek celowania w przestrzeni wirtualnej jest określany na podstawie drugiego wejścia operacji, a postać gracza jest wymuszana do wystrzelenia w kierunku celowania przedmiotu, który wpływa na postać pola rozmieszczoną na polu w przestrzeni wirtualnej na Podstawie trzeciego wejścia operacji, w drugim trybie kierunek celowania jest określany na podstawie drugiego wejścia operacji, a postać gracza jest zmuszona do wystrzelenia w kierunku celowania postaci walczącej, która walczy na podstawie trzeciego wejścia operacji. I, i są rysunki. Tylko, jak pierwszy raz czytałem ten opis, szczególnie po angielsku, bo po polsku on jest jeszcze mniej zrozumiały, mam wrażenie, jak przetłumaczyłem, tłumaczem. To dosłownie może opisywać rzut granatem. <laughs> Przepraszam, czy oni. Nintendo opatentowało rzut granatem. Proste rysunki liniowe pokazują osobę rzucającą pokebolem w dinozaury i smoki. Prawdopodobne jest, ale nie zostało jeszcze potwierdzone, że to właśnie w związku z tym patentem wyszedł ten wniosek względem PAL World. Sekwencja łapania tych potworków w PAL World wygląda bardzo podobnie do tej w grach Pokémon oraz w zgłoszeniu patentowym The Pokémon Company. I Nintendo. Osoba ustawia rzut w linii z okrągłym celem, a następnie rzuca kulą prosto w stworzenie. Dosłownie tak działają granaty. W sensie, no może nie dosłownie granat się rzuca pod kogoś, ale na przykład granaty przyczepne można rzucić w kogoś. Eee, w co ja ostatnio grałem? A! <laughs> Space Marine 2. Są granaty przeciwpancerne, które przyklejają się do przeciwników, żeby im zrobić jak największe obrażenia. Czy to też zalicza się pod patent? Bo chce trafić prosto w przeciwnika, w Tyranida, który no, wygląda jak robak, może trochę jak dinozaur-smok. Hmm, można podciągnąć prosto w Tyranida, się przyczepia do niego, żeby go eksplodował. Nie ma nic o łapaniu, wiadomo, ale sam rzut... Ja nie wiem, jak można w grze opatentować mechanikę rzucania kulką. Przepraszam, Wiedźmin, jak rzucaliśmy śnieżkami w Ciri, to też... <grym> Bo, bo tam też jest złapanie tego w ten sposób, że żeby było dobre zakończenie, bo musimy rzucać się, bić z nią na śnieżki, a nie być e, surowym ojcem, więc e, trzeba ją złapać jako córkę naszą, żeby została naszą córką, a nie poszła rządzić garden, czy, czy jeszcze gorzej. Więc musimy w nią e, wykorzystać mechanikę rzucania. W nią. Ehm. <śled> o... A, no ale co jest ważne, tak, a person lines up the throw with a circular target, tak, że celownik jest okrągły, to jest bardzo ważne, celownik jest okrągły, Dla, dlatego patenty są tak określane specyficznym językiem, żeby, no, nie mogą być zbyt szerokie, bo wtedy taki patent będzie faktycznie obejmować rzucanie śnieżkami albo rzucanie granatem, ale jak już celownik jest okrągły, tak jak przedstawili na obrazku, to już jest patent. Dalej możemy się dowiedzieć, że Nintendo też opatentowało jeżdżenie na Pokémonach. Tylko w tym przypadku akurat rysunki są na tyle specyficzne oraz inputy, które musi grać wprowadzić, żeby podróżować na pokemonach, że to może się nie odnosić do tego pozwu akurat. Przynajmniej zdaniem poligonu. No i dla mnie absolutnie to nie ma sensu. Nie mam pojęcia, jak się rozprawią z tym w Japonii, bo tam istnieje kompletnie inne prawo. Z tego co tak mam wrażenie, przynajmniej z newsów, jakie słyszałem, czy to gamingowych, czy innych, w Japonii to prawo jest dość szorstkie. No a Nintendo bardzo lubi wysyłać te swoje pozwy i większość z nich kończy się dla nich na plus. Albo przez to, że je po prostu wygrywają, bo mają rację, przynajmniej względem prawa, albo ktoś się boi po prostu pójść do sądu z wielką korporacją, która ma niezliczone ilości pieniędzy. W każdym razie odbija się to, mam wrażenie, dość pozytywnie na wizerunku Power World i negatywnie na wizerunku Nintendo. No, każdy pozew Nintendo się odbija trochę na nich, ale tutaj pod tym tweetem z oficjalnego konta Power World widać sporo wsparcia ze strony graczy i nawet nie graczy. No, no nawet, no ja nie grałem nigdy w Power a stoję po ich stronie, bo Nintendo po prostu za bardzo chroni Swoich własności, nawet rzeczy, które nie są ich własnościami. No, rzucanie czymś okrągłym, przy użyciu okrągłego celownika, w coś, co przypomina dinozaura albo smoka. Jakby, jak to można spatentować? Szczególnie, jak mówiłem na początku, gra jest action combat. To, to jest w czasie rzeczywistym. To nie jest turówka, jak każdy Pokémon. Jakby to była graturowa i łapałoby się w ten sam sposób te, tych kolegów naszych, te stworki. To bym jeszcze zrozumiał, ale w tym wypadku dla mnie to nie przejdzie. Jeśli faktycznie by poszli do sądu, moim zdaniem World powinno wygrać, no o ile starcie im pieniędzy. No ale to tyle ode mnie. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie: czy stoicie po stronie Pal World, czy jednak po stronie Nintendo, bo myślicie, że faktycznie World przekroczyło tą granicę tego zżynania pracy domowej. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, like jeśli nie, zostawcie dislike. A. Strzelcie subskrypcję, jeśli możecie. I jest tam na dole taki przycisk join. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, to e, zapraszam i będę bardzo wdzięczny. I co? I zapraszam na streamę tutaj na YouTubku. I na Twitchu może, jak mi się uda ustawić e, multistreamowanie prawidłowo, bo ostatnio coś nie wychodziło, więc mam nadzieję, że tym razem da radę. E, tak, dzięki. Narka.